Emanuelu, witam was w kolejnym odcinku z Age of History 2. A w dzisiejszym odcinku gramy Krakowem i postaramy się stworzyć Polskę na takich terytoriach. Więc co? Myślę, że film wyjdzie całkiem ciekawie. Yo, tego nie będę tworzył, tak? To nie ma sensu. Myślę, że film wyjdzie całkiem ciekawie. Zapraszam was na Twitcha, ponieważ mamy już tam 20 obserwacji w 3 streamy, co jest na moje dobrym wynikiem, ale może być lepszym, więc jeszcze się tam nie ma, no to wbijaj. No i co? Daj jeszcze suba, daj łapkę. Pisz komentarz na wyzwanie, ponieważ coraz mniej się ich pojawia i nie musisz czego wybierać. Jest problem z pomysłami. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Dobra. Co, armię już usunąłem przed tym. Przyrost populacji to mocno, żeby mieć z czego rekrutować. Ekonomia, w sumie wszystko, populacja i ekonomia. Patrzcie jak dochody rosną, poturę. Poprawię relacje z nimi wszystkimi, to jest chyba dobry pomysł. No to w ekonomię pójdę na początku. Albym festiwal im tu walnął jeszcze. Tutaj powiększenie ekonomii. O, Prusy wleciały w Austrię. A ja z Austrii potrzebuję niedużo. No mało bardzo. Na początku to ja wolę dużo armii zrekrutować. Zanim faktycznie, no właśnie, bo się w nich pieprzyli jeszcze ci. No to oni tego nie wygrają. No to dobrze, ja wojny nawet nie zaczynałem. Tutaj Osman się bije. No wy to wiem ze mnie. I właśnie. Poznań jakbym odbili takie tereny. Dasz mi dostęp? Nie, dasz mi dostęp. Na razie nie. Asymiluj. A, asymiluj, tak. Inwestuj, asymiluj. Nie ma co asymilować. Chcę przebić ekonomią moją populację. No teraz to mi się nie opłaca Rosję traktować. I to totalnie mi się nie opłaca. Jak oni to armię mają obok. Dobra, daj mi dostęp. No i w przyrost populacji coś trzeba dać, więc farmę. Kupuję. Jesteśmy wyżej od Prus. O kurde. Ej, to może być ciężkie, stwierdzając po tym, co ja widzę. Dobra, szczerze. Czyli zobaczmy, jak szybko to zniknie. Nie atakują ich w ogóle. Palą mi prowincje, które ja potem będę miał. Fajnie, jakby to się uwolniło, ale to nie ma szans. To jest przybudowa. Ale nie, ja na razie nie mam kasy na wspieranie buntowników. Jak panie, tu się muszę rozwijać. Ja muszę robić mamonę. Dobra, potrzebujemy już ekonomię. Ekonomia jest wyższa od populacji. Pokaż mi, jak tam w badaniach będzie szło. Ale coś czuję, że do dupy. No w miarę. Cześć, może... Uwolniło się. Dobra, daj mi to. Ja to chcę, zanim mi coś to podbije. Ja wam pomogę. Ja jestem lepszy od tych debili, w których mieszkacie. Wezmę na was na wasala. Wezmę reparację. I zanektuję. Git. Sztywny git. Dobra. Czy ja tutaj mam ten? Nie mogą mieć 8000 armii, wątpię. No i dobrze pomyślałem, nie mieli prawa mieć 8000 armii. Ty mnie nie lubisz, ty mnie nie lubisz. Nikt mnie tu nie lubi, szczerze. Ale w sumie tych terenów nie potrzebuję, a to biorę to. A, na razie mogę Poznań. Nie, to wezmę to i wezmę to. Teronia jeszcze nie mam, ale mam gniezno. Unia szwedzko-norweska się wbiło, widzę. Męczą go. Ale ty też bym mógł dużo terenów tu dostać. Naprawdę w tej wojnie. Tak nieironicznie. Dobra, idź tutaj. Nie, tą jedną prowincję mi zabrali. A oni są już duzi, oni są czwarci. Ja pier. To będzie ciężko, jeszcze że oni mnie nie lubią. Po prostu wezmę od nich te tereny i to tyle. Nie mogę, czyli muszę jeszcze zaatakować dalej. Dobra, to mam całego wasala podbiję. Ok, wow. Starożytny Egipt tam jest. Oni dopiero zdobyli kasę, żeby ustawić sobie stolicę. No dawać. My pójdziemy tam, wszyscy się zbiorą. Idziemy na jagódki. Dobra, halo? Jeszcze nie. Dobra, mi się nie chce bawić chyba. Ale w sumie mogę to zawsze poczekać, bo to się chwila i to się zasymiluje. Tu jest dużo. Gniezno. Płock. Teraz? No, teraz tylko to mogę wziąć. No Jezus, skipnąłem turę. Halo? Krakowskiej armii nie przebijecie. Ślązaków nie da rady. Oni się węglem włożą, nawet ich nie zobaczycie. Bo oni mieli kamuflaż. A, Mamelek by się w sumie zgodził, bo ja się założę, to on ma to w dupie szczerze. Czy mu wasul upadnie, czy nie? On sobie żyje za morzem i to jest tyle. Jednego punktu mi brakuje. Super. Dobra, po prostu. Hej, jak tam życie? Jak tam życie w nieżyciu zaraz? Wow. Oh shit. Będę walczył o tę prowincję. No niezbyt się przebiliście. Aha, no ciekawe jak. Bronić Krakowa tylko i będzie dobrze. Jezus Maria, się ono rozlewać. W sumie dwa. Jedną turę poczekać. Przebije się to? To. Przebiliśmy się, ale nie wiem, czy nie będę musiał zakończyć wojny whitepisem, bo coś nie idzie. Dobra, zgodzili się. Im więcej ekonomii zrujnowałem niż oni mi. Tak naprawdę. O, czyżby nie. No i dobra, upadam. Dzięki. Oddajesz mi to całe. Się tak bawić nie będę. Z dużo armii to ja nie miałem. Nawet nie wiem, czy nie usunąłem całej.
przed podbiciem mnie. Dobra, teraz trzeba było podbić... aha, kamera mi ucieka, super. Podbić do końca Prusy. Teraz stolicy. A, zaatakowali prawie wszystkim. Polskie tereny, no to patrzcie, jak już mamy dużo. Ale Warszawy nie mamy. Dobra, na razie będę neutralny i populację dobiję. Weź mi tutaj, daj dobre relacje, tu mi daj dobre relacje, tutaj z Bawarią. No wy się bardziej z nimi lubicie niż ja, no to na pewno by was przepuścili przez tereny. Nie ma co gadać. Dobra, pora zainterweniować po nasze tereny. Tylko i wyłącznie polskie tereny, które są teraz. Więcej nie potrzebuję. Mogę tyle? No na pewno nie. Nie patrzę. Ile? Bo wiem, że to nie starczy. Wejdę jeszcze na Litwę w sumie. Po prostu. I będzie git. Chyba, że ta Holandia musiała się taka dużo zrobić. Tą Holandia. Aha, 3400, tam było 35. Oh fuck. Not, oh shit, not good. Może być mały problem. Taki mały o dużym kalibrze. Takim bardzo dużym kalibrze. Taki mały, ale jednak duży. Ale suwałki to mi oddaj. No nie no. O Boże. Biała Podlaska, białe za dupie. Dobra, pierwsze atakowałem w miarę. Maybe mogę. Nie. A nie, mogę. Wszystko. To się raczej nie zgodzą. No właśnie. Tak i wszędzie. Gdzie możesz. Gdzie masz dostęp. Międzygraniczny. O, idealnie. Daj. No jest. Dobra, kolejna tura sprawdzania, czy się zgodzą. Oczywiście, że nie, pewnie. Ale trzeba ciągle robić. Żeby boss się wnerwił. No dobra, prawie wszystko z tamtego małego rozwalone. O Jezu, trzy koła. Jezu, ja tylko tyle chcę wziąć od was. No jeszcze te suwałki. Zajęliśmy Petersburg 23 jednostkami. 23 jednostki po prostu zajęły Petersburg. Tyle. Nie ma co myśleć więcej. No Jezu, nie macie stolicy. Co prawda nie na długo, ale no. No raz szczerze, Whitepiece nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce z wami walczyć. Aha, niezły Whitepiece poszedł. Już z Osmanem wojna. Co tu robi Turkmenistan? Co to jest? Ja widzę, że koledzy się nieźle po wojnie podziało. Jak tu Unia Szwedzko-Norwesko ma normalnie tereny. Turkmenistan ma tutaj i tutaj. Tutaj jakieś plemiona. No nie za dużo nam tego zostało, bo to armię już nie mamy. Proszę, ostatni raz. Dobra, nie damy rady. Pożyczki. Ja kocham brać pożyczki. Ja po prostu kocham je brać. Pożyczki. Ja kocham brać pożyczki. Odwala, bo mi, bo jest druga w nocy. Jej, pimpo, znowu wysadzili mi dom. A tu jakieś gówno się odradza. Nie wiem, co to ma być. Dobra obrona. Nie spodziewali się, że będzie jakaś ofensowa. Za chwilę dojdziemy do Moskwy, ale oczywiście Moskwa to nie jest ich stolica, tylko Petersburg. Swoją drogą, przy nim też prawie jesteśmy. No niestety nie udało się zająć Petersburga. Ale Moskwa już się udało, więc... poprosiłbym, bo zająłem 45% waszego kraju. Jeszcze reparacja, tak o... No. Jeszcze reparację do wojen dostałem. Teraz trzeba to asymilować. No i to coraz lepiej będzie. Przegrali wojnę jeszcze z nimi. Nie mogę. Z Osmanem wojnę. Niby przegrali, a niby wygrali w sumie. Okej. Zrobię to tak. A wy macie jeszcze Hanower. A to w dupie tam Hanower. Odbijamy Gdańsk i to. I Gdynia. Nie stać mnie na wzięcie. Jezus Maria, mogę coś takiego? Nie zgadzam się. A też przejście? Jeszcze żeś nikomu nie dał. Czemu aż dostanę ten dostęp wojskowy, nie? Ach, jak ja na to czekam. No niezbyt. Jak już to, można i tak. O Jezu, co oni drogą zrobili. Ja może pójdę trochę w ekonomię. Czekaj właśnie, jak tam jest git, więc można iść w towary. Chciałbym, żeby odbili o te tereny. I właśnie, ja mogę to stworzyć. Czy ja z tego mogę stworzyć Polskę zwykłą? To mogę szczęść pospolitą, to czekajcie, nie. To nie. To się mija z celem. Krzyłakoł. No, dosłownie przed chwilą był safe. Nie, Unia, proszę cię, zostaw mnie. My razem wojnę prowadziliśmy. Ty masz mnie zostawić. To jest rozkaz. O ja pier. Weź pożyczkę. Odpuścicie sobie po tym? Nie. A teraz? No jest, ty jeszcze masz w międzyczasie wojnę z innymi państwami. Daj to. Jakie to złośliwe. W końcu. Dobra. Jeszcze raz wojna z wami. A do Krakowa teraz jeszcze mi wlewi, nie? Super. Dobrzy koledzy z was. Naprawdę. Tylko to chcę. Pisanego przemyślenia chcecie mi dać. Seriously.
Wow, ale mi dużo robicie. Nie przebij się w tym koblu, proszę cię. Daj mi to po prostu. Dobra, przebiją mnie? Nie przebiją się. Czy możesz? Zaraz, trzeba ruszyć, widzę, bo nie dadzą spokoju człowiekowi. Toż daj mi to. Trzy prowincje od ciebie chcę. W dodatku moja narodowa. Jezu. Nie wiem, austriacki malarz chyba się chce urodzić niedługo, bo... A, jeźdź pan. Oni już wiedzą, że te tereny się przydadzą. Czy tej Austrii. Podczas pierwszej wojny światowej. Gdzie austriacki malarz był na froncie. Dobra, tutaj, tutaj. Okej. Daj mi te trzy prowincje. Tak trudno. Naprawdę nie jest dużo. Jeśli chodzi o to, co bym mógł oczekiwać od was. Nie, dobra, daj mi wszystko, co mogę. Najlepiej. Po prostu, jak już nie chcecie mi dać nic, to dajcie mi wszystko. Kurde, Moskwa jeszcze jest w Rosji. Chciałem Moskwę. Tu jednak nie. Już daj to. Jak nie chcesz mi dać jednego, to daj mi wszystko, prosto. Proste, proste. Kurde, ale dużo. Siedzę na ubijańce. Oni się nie zgodzili, a pojedynczo z nimi. Zobaczymy. Nawet wezmę wszystko, co mogę. Tylko odznaczę to. I poznaczam to lepiej. No, i z nimi zakończyłem wojnę. Tak o, no, oni się nie zgodzą. Typical. Aha, no to nieźle zrobiliście ten protest. Wyszło wam, wyszło. 2% happiness, trip map. Pokaż mi to zadowolenie. Zadowolenie, o ja pier. Rób tu wszędzie, te festiwale. Lwów jakiś. Wyjdź mi z tego już, Boże, nie chcę wojny z mamulekami, no. Zadowolenie. Dobra, myślę z minimum 80%. Tu mi brakuje tylu terenów. Ale jak na razie dałem pomysł. Usunąć armię i wszystko zasymilować. Dobra, wybraliśmy trochę badań, a plus tutaj zajęły część Bawarii. Więc fajnie, nie będę musiał mieć wojny z Bawarią. Można powiedzieć, że ze słabszą ich wersją Bawaria jest tak. Najpierw niech ją stamtąd wypchają. Albo czekaj, Holandia się źle trzyma. Tom Holland, szykuj się. Tryb map, nie prowincje narodowe, tylko a właśnie, prowincje narodowe. To są moje prowincje narodowe. Okej, ale mnie nie osób. Ilość poborowych. Raków aż tyle. To Warszawa, Poznań, Bydgoszcz. I tak lecimy z tematem. Dobra, tak, tak. Wypchnij tam stamtąd. Dzięki. Dobra, widzowie, pora na odbicie naszych świętych terenów. Legit na święte tereny. Tylko, że atakują ich tutaj. I to mi się nie podobuje. Dobra, odbiję w międzyczasie. Nie będę czekał, aż zbankrutuję. Przez ten minus pieniężny. Co i tam się akurat odbije, nie? Holandia. Oni takie, no Kraków taki malutki był, to jeszcze pewnie asymiluje. A ty chuj, kurwa. Ja to malutki byłem z 2000 tur temu. No i także minęło 1000 tur. A pamiętam, jakby minęło 2000. Matrix. Ewidentnie Matrix. Żyjemy w symulacji. Potwierdzone info. Tak samo jak potwierdzonym infem jest to, że jestem leniem i nagrywam to na drugi dzień. Bo później już mi się nie chciało robić tej wojny. W ten sam dzień. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 weź se ogól bobra. Legit. Dobra, tam rozbici. No, Holandia już raczej nie podtrzyma swojej dominacji. Ale ja nie będę ich jakoś katował. Ja tu biorę tylko co moje. Coś takiego? Tak, taka miała Polska tereny. No tak, jak się zgadzam, to mają po prostu po terenach. Ale przetrwają. Nie zgodzili się. No to lecimy dalej. Lecimy dalej. Dalej. Dalej, dalej. Bo dalej, dalej, weź mi polej. A jak nie polejesz, to się schlejesz. Dobra. Zresztą widać, że inny dzień mam dobry humor. Jeszcze, bo rano jeszcze jest. Jeszcze nic mi humoru nie zepsuło. Ile oni miałem tam? 4000. Gdzie wy macie wszystkie prowincje? Jeszcze inne. Oni jeszcze 46 prowincji. A jo, w Indiach. I know you. Zapomniałem o tych koloniach. Dobra. Aha, tam się im przebili. No nie mogę. Jezu, czemu ja ich muszę bronić? Żeby oni nie upadli. Teraz krucjata do Azji będzie. Tylko, że krucjata przez wodę. A w sumie wezmę tyle, ile będę mógł. Im dalej od domu widzę, że tym bardziej pieniądze na minus. Siemanko. Tego nie mają już jak utrzymać. 30 000 desant. Lecimy coraz dalej, coraz dalej. Co to jest? Aha, coś jakieś tureckie kolonie. Lecimy na prowincję ze stolicą. Desant chcieli zrobić. Tak, tak. Będą my pierwsi, nie zaatakujemy, więc idziemy dalej. Bawaria 8 jednostkami, no. Nawet się tym nie zdesantujecie, to jest najlepsze. O Jezu, wy sobie nie radzicie.
Ja muszę wziąć pożyczki. Nie ma mowy, że wam to oddam. Ale w tym czasie to my płyniemy tutaj. Nie wiem, a spróbuj mi ktoś po prostu zabrać te tereny, nie? Wąbo zabije. Łana wlepie. Dobra, mamy wszystkie tereny. Nie zależy, żeby tak se nie radzić po prostu. Z takim łatwym państwem. Niby pierwsze na świecie, a szybko upada. Dobra, tu gdzie jest port? Tu? Tu jest gdzieś. A tu jest port. Dobra, i oni mieli jeszcze w Ameryce, tutaj. Nie, to nie był Surinam. Co to było? No, ta szkury. Notosz Bartosz. Notosz Natasza Chruszczow. Nikita Chruszczow. To było no. Nikita. Tutaj się zasądowali jeszcze nie. Nikita Chruszczow to moja psiapsi. Niby rano, a brzmi jakbym się nie wyspał. A się wyspałem nawet. Chodziło. Poradzicie sobie tam? Mam nadzieję, że tak, bo mi się tam nie chce. Dobra. Wszystko zajęte. Wyruszam w dal na tą wodę. 2000 jednostek tu mieli, ja pier. Ostatnie jakieś tam wioski. A, siema. Hello. Już pomagam. Ja pier. Daj sobie spokój. Proszę cię, daj sobie spokój. Ja pier. Czekajcie, obym je miał od save'a z tego. Mam save'a z tego. Ale skąd to jest save? Tu wszystko jest. Aha, aż stąd, dobra. Oni mieli dostęp wojskowy. I przygotuję się na atak jeszcze od tych. Oni mnie lubią. To ja wezmę z nimi pakt, a nie agresję. Gdzie się uwolni ktoś? Halo? Bo tu się ktoś uwolnił, pamiętam. O właśnie. Ścigam się z Bawarią, kto pierwszy zajmie tam to tamte państwo. Tamte państewka podbite przez Holandię w Ameryce Łacińskiej. Nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam. Totalnie i fatalnie. Dobra, bo oni się tu uwolnią pewnie, bo oni nie mają z nimi wojny. No nie mają. I w tym problem. Kiedy oddacie im tereny? A nie macie z nimi, dobra. Git, 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 git. No my płyniemy tam. Państwo kościelne ma ze mną wojnę. No niezbyt to potrzebuje, wiesz? Dzięki. Gdzie wy jeszcze macie? Państwo kościelne, daj sobie spokój. Ta jedna prowincja. Dwie prowincje. Tam, wyspy, dobra. Za ciula bym się nie dowiedział, gdzie oni tam mają. Gdzie oni mają, jakbym nie spojrzał na tamto. No jak nie ma 100%, no. Tu jeszcze się odbili, na koniec. Dobra, 100%. Zobaczcie, że w Indiach coś wzięli. Wszystko wzięli w Indiach. Bot, co ten bot odpieprza? To odpierdzielasz, bocie. Pewnie Amerykę też wziął. Oczywiście. Bo co do jednego trzeba było. Dobra. I mogę jeszcze wziąć w sumie to. Coś takiego, albo... O, ja mam pomysł. Takie, coś. Dobra. Z państwem kościelnym to ja mogę brać wojnę. A państwo kościelne, dobra, podbiję jeszcze te gówno małe. Czemu wy nie chcecie mi dać pokoju, co? A to wam podbije tą prowincję jedną? Wow, nie udało mi się. No jeszcze mi do pełni szczęścia brakuje Gdyni. O Jezu, ja tu nie mogę. Bo to jakiś inny kraj miał. Albo nie asymilowałem po prostu, jak ostatni debil. To przestań mi to wypalać, kurde. Jakiś śmieć najgorsze. Niby katolika zabija. Jeszcze wierzących. Oni takie, no coś ugramy tym desantem 3000 jednostkami. Tja. Widać. No, jestem po prostu debilem. Nie asymilowałem terenów poniemieckich. Mam prowincję Koper. Nice. Ej, a tu... Tu można... Ja na to jak na lato. Że ja tu kolonizować mogę. To dla mnie jest super. Teraz jak Sony, chuj ci w dupę. No to zajebiście. Przecież ja tu w chuj asymilacji nie mam. Za chuja nie mam tak asymilacji. Będę się z nim napierdalać na 2000 jednostek kontra 2000. Chyba, że mnie odpuścisz. Sardynia, weź to też spieprzaj. Ale ja już rekrutuję na wszelki. Dlaczego ty mi to robisz? Co ja ci zrobiłem takiego? Rodzinę ci zabiłem? Może i tak, bo rozwaliłem Prusy i teraz są takim małym gównem. I takie, no zaraz zajmiemy Kraków. Nie zajmiecie Krakowa. Tam 1000 jednostek wystarczy, żeby was podtrzymać. A nawet tam, żeby wam jeszcze może nie zepsuć. Ale oni nie mają jednostek totalnie. W ogóle nie mają. Czemu oni chcieli mnie atakować? Jakieś marne 1500 jednostek.
Jak ja zaraz złączę front z tamtej strony. Już w ogóle będą mieli przewalone. Imperium Osmańskie jest duże. Pomimo tego, że tutaj rozwalenie jest duże. Dynastia King? Spoko. Nie wiem, jak wy chcecie przejść przez moje tereny, żeby się bić, ale spoko. Szanuję zachęci. Myślicie, że się rozjelejecie? Nie ma! Front będzie ładnie obstawiony. Co ty próbujesz, koleżanko? Ale szczerze, zaatakowanie mnie to była ich najgorsza decyzja. Przecież ja 12 tysięcy natury zarabiam. Oni te tereny zajmują, bo ja tam nie mam nic na prowincjach. Po prostu. Mogę coś tu już zrekrutować? Co nie, co się da. Ale obiecuję wam to, nie rozlejecie mi się. Jeszcze jak będziecie chcieli mnie zaatakować tam, gdzie idzie Osman, to jeszcze bardziej będziecie mieli przewalone. Bo on to automatycznie armia wyśle. No patrz, jaka szuja. Ale nawet nie zdążycie. Gdzie jeszcze macie? Elektrosaksonii. Sardynia w ogóle w pierwszej. No, na Gdańsk, no spoko. Coś ci to dało? Bo nie sądzę. No właśnie. Nie wiem, gdzie oni mają jeszcze elektrosaksonii. Wali mnie to. Nie potrzebuję tego wiedzieć. Dziękuję bardzo. Dobra, usunę armię. Masowe usuwanko. Bytom mieli. Jak mogliście. Pewnie, że nawet niemiecką w Bytomie. Ale jak mogliście. No, gdzie wy kolonizujecie? Afryka już. Ale dobra, Afryka to w dupie. Afryka wywalona. Tu głównie Etiopia będzie kolonizować. No i Szwajcaria mnie jeszcze zaatakowała? No chyba nie. Co wy sobie myślicie? Ja czasami myślę, że coś mnie za... Aha, bo wy tacy... Ale oni są wielcy. Ale oni są wielcy, ja pier... Ja taki malutki, a oni... Milion ekonomii. Ja sobie jeszcze przed końcem challenge'u poprawię z wami. Tak na wszelki wypadek. A kto ma największą technologię? 9,7, a ja mam 8,1, Boże. No to wbijamy technologię, guys. Bo co? Szwecja to też kurde niezła. Co to ma być? Czekaj, a jakie jest 10. miejsce? Zjednoczone prowincje. Bawaria. No ja z na ile ja będę miał się z wami frontów? 9,2 dopiero. Dobra, szczerze, jeszcze zasymiluję tutaj, bo coś trzeba. Dobra. I wywalone lecolin. Wszystko badania. Sardynia sobie z wami polepszę, Szwecja sobie z wami polepszę. Nie lubi mnie, wszyscy mnie lubią. Oprócz Dynastii King nie wiem czemu. Oni już są na stałe moimi sąsiadami, ja. Też sobie muszę poprawić z nimi. A pakt to nie agresja, jakiś coś? Czyli nie macie w planach mnie atakować? 28 tysięcy natury, ja pier. Ile to kasy? Ile to pieniędzy? Wydatki 27 koła, ja pier. Chyba powaliło. No gdzie jest ciągle ta niska stabilność, Natasz? Ja pier. Ja w tym momencie... O, i Dynastia King mnie lubi. No i jeszcze jeden pakt to nie agresja. Ja w tym momencie nie daję wam przemarszu, bo ja rekrutuję z wami na granicy wojsk. Tu miała Dania tereny? Serio? Co to za zadowolenie jest słabe? 60%. O Jezu, czekaj panie, ja wam to polepszę. 0,1 w inwestycjach, ja pier. To ile tam jedzenie musi kosztować? Jakby taki jakiś ten miało. Też w Wałbrzychu, co jest? Ale oczywiście w Krakowie trzeba rozbudować wszystko do końca. No i jest wszystko na maksa. Tylko jeszcze inwestycje. No i tutaj inwestycje. 100 tysięcy w prowincji może być jakoś. Dobra, mamy 100 tysięcy ekonomii w Krakowie. Jezu, im się teraz podbijanie Hanoweru zamarzyło, czy co? Czy to też była duńska prowincja? Nie komentuję. Dobra, gdzie mogę najwięcej rekrutować? Ej, właśnie, zadowolenie. 50 najmniej. No to idź. Poborowych. Tu. Ale co nie, tam nie, bo będą się płynąć. Dobra, szczerze, po prostu sobie zwiększę tam ilość poborowych. Usuń mi tą armię. To zostawię na wszelki wypadek. No to już prawie mogę. To nie chce mi się walczyć z nimi. Nie jest mi to na rękę. Towary. Wszyscy mnie z sąsiadów lubią, więc nie powinno być tragedii. Co, prawdę mówię? Tak, prawdę mówię. Oprócz Mecklenburgu. Ale to z tym to ja zakończę wojnę raz, dwa. Sardynia upadła od jakiegoś małego gówna. Ciężko jest się pozbyć tej kasy do zera. Przy takich małych wydatkach na towary, czyli całe. Aż się ósmy zrobiłem. Ile ja populacji niby wbiłem? Francja mnie zaatakowała. Wam się to raczej nie opłaca, więc radzę wam to oddać. No właśnie. Afganistan? Ta. No, strategiczne zagranie widzę. O ja pierw 46. To ile Dynastia King musi zarabiać? To nie jakoś 100 tysięcy. Zobaczmy teraz. Mam
3 miliony populacji z miliona i ilość poborowych? 9 tysięcy w Warszawie. Hello? Aha, no... Zadowolenie. Tylko tutaj tak spadło. Nie wiem czemu. I tam też mogę podbić. Aha, to są skolonizowane. Nepal mnie kocha, Boże. Potrzebowałem tego do szczęścia. On jest 20. On jest lepszy od takiej Rosji. Rosja. To Nepal, ile ty masz? 100 tysięcy! A Butan? 27. No, a Butan ma dwie prowincje, a nie 6. Pa to, czym ja ich zaatakuję tam. Ale dobra, tutaj trzeba rekrutować. A przecież teraz to aż miło popatrzeć na te liczby. Co ja tutaj mogę wystawiać. Oni są kurde 11. To nie zarabiałem po 16 tysięcy jakoś. Dobra, na terenach Polski jest najwięcej ludzi. Po 40 tysięcy na prowincję. A tutaj? 50. Co jest? Warszawa, Płock, Ciechan. No w Ciechanowie mało. O Jezu. W Krakowie ile mogę? 20 tysięcy. Ja pier. To panie, tam nie rekrutuje. W stolicy się nie rekrutuje. Bo tam jest 121 tysięcy jest tego populacji. No to nieźle. Niezłe zabawy wy macie. Tutaj jeszcze poza Polską, żeby nie wyludnić tego kraju, tych terenów. Żebym zszedł na dochód na minus naturę chcę, tyle zrekrutować. Tutaj, tu malutko w sumie. Tak 3000 to już jest git. Ale 2000 to nyniu. No tutaj można powiedzieć, że koło taki, tutaj 4 fajnie. Słabo. O nie, dobra, 1500 co ja gadam, jaka fajna. Dobra, wszystko do Warszawy. W samym takim Lublinie miałem 5 tego. 12 tysięcy. O Boziu. O Panie. Nie starczy mi raczej. A nie, starczy mi punktów ruchu na wszystko chyba. Powinno starczyć. A się na to bardziej przygotowuję niż na Holandię, nie? Która była pierwsza na świecie chyba. Przez jakiś okres czasu. A na pewno pierwsza w Europie. Tylko teraz w Europie to jest nawet stacking. Minus 70 euro. Pakt o nieagresję. My się lubimy, nie? A właśnie, czekaj. Wypowiedz wojnę. Rosja. I wypowiedz wojnę, nie? I to zadziała. No w miarę zadziałało. 200 tysięcy mam zrekrutowane. Dawaj po 20 na prowincję. Albo po 10 dni. Bo ja widzę, że to szybko zejdzie. Tak, żeby było prowizorycznie jakoś porozstawiane. Mam koper. Bardzo fajny. Bardzo się cieszę z tego powodu. A w sumie co, kto jest drugi na świecie? Cesarstwo Brazylii. A weź się z nim pobij. Pewnie to cesarstwo do Brazylii dorasta do piętnia. No. Dosłownie. To weź się tam zajmij cesarstwem Brazylii. Ja cię tutaj trochę wyciulam. Jeszcze że zabiorę całą Bawarię. Co ja się będę bawił? Wejdę sobie do Monarchium jak do siebie. Przez Hanower dostaliście dostęp wojskowy, Boże. Ale dostęp. Jak wieśniuk normalnie mówię. Dostępu do morza nie dostanie. Taki wieśniak z lasu. Dostępa. O Jezu, 21 koła. Tam idzie już 40 do was. Ale mnie to 21 zabolało. Bardzo. Całe nic. Odbijemy do nich. Hanower, ty se odpuść. Radzę ci. No właśnie. Tak, odpuścił se. To dobry wasal. Nie tak, że każdy by tak zrobił. Ty jesteś wasalem Luksemburg, nie powiedz. Hiszpanii. Nie. Obojgu Sycylii. Mieli podobne flagi. Albo później. Nie wiem, nie znam się. Nie wiem, nie jadłem. Oczywiście ja chyba biorę tylko Bawarię w Europie, bo widzę, że mają nawet poza Europą coś. A nie, jednak nie. Nie mają nic poza Europą. My już tam jedziemy z naszą Krucjatą, spokojna. Tu Waryś. Priwiet. O, jeszcze przez to idzie. Witam. I o zdrowie pytam. I was rozpierdam. Nie ma tak łatwo. Ale koleżanki, co wy robicie? Co wy odwalacie? No właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wasz cały kraj. I tworzymy Polskę nieśmiertelną. Dokładnie. Brakuje nam do Rzeczypospolitej. To nie to. Brakuje nam do Rzeczypospolitej i drugiej walki właśnie z Unią Szwedzką-Norwecką, więc czy mi się chce jakby opłacać? No, jestem większy dwa razy ekonomicznie. Więc chyba jestem największy w populacji. Jednak nie jestem, jestem siódmy największy w populacji. W technologii w populacji jestem trzeci. Stworzyliśmy Polskę. Ja zapraszam was na Twitcha, bo ponieważ dzisiaj jest odcinek. Zapraszam was do komentowania, do subskrybowania, do łapkowania. I widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.